Kochani widzowie, tak być dłużej nie może. Po prostu, bo nie może tak być. Nie może tak być, że Venom terroryzuje Palionowo. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy dzisiaj oczywiście jak zwykle tradycyjnie na Palionowie. Tylko jak zwykle tradycyjnie jest mi za gorąco, więc uwaga, macie kilka sekund. Po prostu ja idę, tu mam wiatrak obok i go idę kliknąć. I macie tak z 3 sekundy na to, żeby zostawić łapkę w górę, ponieważ ja w tym czasie idę klikam, wiatrak. I komu się uda, ten jest mistrz po prostu. 3, 2, 1, 0, startujemy, uwaga, 1, 2, 3. O, odpaliłem sobie wiatrak, no i możemy rozpocząć. Komu się udało w tym czasie, kiedy ja odpalałem wiatrak, zostawić łapkę w górę, to niech koniecznie pochwali się w komentarzu. I bardzo ważna sprawa, to jest, ale to jest tak ważne info, że w ogóle nie wyobrażacie, jak bardzo ważne. Codziennie na kanał mój drugi, na Szczypsona, na Szczypson Plusa, wlatuje odcinek z Among Usa. Codziennie o godzinie 14 go wrzucam, więc wbijcie tam, ponieważ myślę, że 14 fajna godzinka. To już taka, gdzie jeszcze macie lekcje, ale już jesteście zmęczeni, jesteście znudzeni, więc oglądacie na lekcji, więc idealnie moment na to, żeby wrzucić odcinek, więc myślę, że warto. Myślę, że warto po prostu pójść tam na plusa zasubskrybować i po prostu pooglądać sobie odcinki z Among Usa, bo myślę, że są ciekawe, myślę, że są fajne, więc myślę, że prawda. Warto, myślę, że warto. No a dodatkowo tutaj na tym kanale, uwaga, od 1 grudnia, czyli już od jutra, zaczyna się. No coś niesamowitego dziać, ponieważ uwaga, uwaga, to jest niesamowity projekt, co się tutaj wydarza, ponieważ i ja, i Dave codziennie na ten kanał, na którym teraz mnie oglądacie, będziemy wrzucać dwa filmy. Jeden rano, drugi wieczorem. Ten odcinek, który widzieliście wczoraj, to jest taki trochę przedsmak tego, ponieważ rano będą się pojawiać inne gierki, wieczorem dalej Minecraft, chociaż może czasem to będzie inaczej, zależy się od tego, co kiedy nagramy i co będę miał, ponieważ to teraz oznacza, że będę wrzucał trzy filmy dziennie. A trzy filmy dziennie to jest potrójna robota tak naprawdę, więc no to będzie sporo roboty. To już teraz zajmuje dużo czasu, robienie dwóch filmów dziennie, a jeszcze dojdzie do tego trzeci, co jest już totalnym, myślę, samobójstwem. Ale chciałbym to zrobić przez cały grudzień, te trzy filmy dziennie wrzucać. Mam nadzieję, że mi się to uda, no i mam nadzieję, że wam się też będzie je miło oglądało, więc będziecie mogli i rano, i wieczorem pooglądać sobie odcinki, prawda, tutaj na tym kanale, a na plusie o godzinie 14, czyli w sumie trzy odcinki dziennie ode mnie, to jest, myślę, tak dużo, że wskażcie mi innego twórcę poza Dave'em, który takie coś dla was robi. No, wskażcie mi. Ja nie wiem, no chyba, że, no dobra, w sumie Palion robi, ale on tak nieoficjalnie, wiecie, po prostu wali na trzy kanały, ale dobra, nieważne. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na mojej wyspie, nie na Palionowie, z tego powodu, że muszę pójść na wyspę Venoma. A jako, że jestem tutaj już, no to przy okazji zajdę też po mojego klona i razem z nim tam pójdę. Poza tym też dawno go nie widzieliśmy, a akurat przed chwilą go widziałem, że gdzieś tam na Palionowie sobie, prawda, znaczy na Palionowie, na tej swojej wyspie sobie gdzieś tam kroczył. Więc lecimy do niego, lecimy po niego i razem z nim pójdziemy na wyspę Venoma. Tam musimy zrobić zasadzkę na niego, ponieważ musimy w końcu ten Venomix z powrotem zabrać do siebie, bo on nie może być dłużej Venomem. Ja nie wyobrażam sobie tego po prostu, rozumiecie? To jest za ciężkie dla mnie, to jest za ciężkie. Musimy po prostu go powstrzymać, bo inaczej to on zniszczy całe to Palionowo, a chyba byśmy tego nie chcieli. Halo, klon! Halo! Halo, bo masz różowe buty. Halo! Dawno się... Halo. Aha, dobra, okej. Cześć. Czyli tak, nie widzieliśmy się tyle czasu. Ja przychodzę, a ty jeszcze odbiegasz ode mnie, masz mnie gdzieś, tak? No nie, już nie rozmawiamy, nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy. Co szybko? Ja muszę zbierać, bo ja muszę się schować do mojego bunkra, to tak dużo nie może być. Jak się musisz się schować do twojego bunkra? Co się niby dzieje takiego? Będzie nas prześladował. Kto prześladował? We Venom. No i co z tego? Tak to nie może być, nie, ja tu sobie szybko zbieram. No nie, no przestań, ale kurczę, słuchaj, my go chcemy powstrzymać, no. Nie, ja się boję. Nie. Kurde, klon, słuchaj mnie. Idziemy na jego wyspę, chodź. Weź sobie walić baranka w ścianę, co? No nie, no chodź, idziemy na wyspę Venoma. Musimy załatwić, no zostawić na... Kurde, patrz, widzisz co ja tutaj mam? Widzisz co ja to mam? Znajomo ci to wygląda? Patrz. Czekaj. Tu. Uuu. Widzisz? Jak myślisz, dlaczego to jest puste? Dlaczego to jest puste, klon, co? Bo Venom wziął Venomix. No właśnie, i teraz trzeba to zabrać z powrotem, bo on jeszcze tego nie... No, dlatego ja tego nie zabieram z powrotem, tylko idę. Kurde, no chodź mi pomóż, no przecież ja muszę mieć kogoś do pomocy, ja sam jak sam tam pójdę i sam zginę, to co, chcesz tak zrobić właśnie, żebym ja ten sam zginął? Nie, tak nie może być, grasz mi na uczuciach. Nie, no to, a zależy ci? Zależy ci na mnie? Ani trochę. Dobrze, okej. Nie, już nie potrzebuję twojej pomocy. Żegnam. Dobra, ale zbroję. Musimy. Co zbroję? No to przecież ja mam swoją zbroję. Gdzie ty masz swoją zbroję? Ja nie miałem zbroi. Jak nie miałeś zbroi? Miałeś zbroję jakąś chyba. Czy nie? Nic nie miałeś? Serio?
Właśnie nie pamiętam. No to zrób sobie na szybko jakąś diamentową. Masz tu na pewno jakieś diaksy, co? O, patrz, 27, idealnie ci starczy. Masz, tu. I zrób sobie zbroję. Tylko butów nie rób, bo masz flaki. Ja też mam flaki, ja jeszcze w ogóle okulary mam. Ej, zrób mi hełm, co? Bo ja te okulary mnie nie chronią. Zrób mi hełm, co? O, danke. Widzisz, jak się dogadujemy. I teraz chodź, lecimy na tą wyspę. Ponieważ musimy tam zostawić na niego jakąś pułapkę, albo zobaczyć, co on tam ma w ogóle, bo... No bo jest ryzyko tego, że przegramy tą wojnę, klon. Stary, ale, no nie wiem, bo ty masz enchantowane, nie? Zenchantnąć to jeszcze? No, masz na to czas? Nie, no już chodź, to już niewiele zmienia, nie ma czasu na to, żeby teraz enchantować. Mamy prawdopodobieństwo, żebyśmy go spotkali, on tylko w nocy się pojawia, a jest akurat poranek, więc spokojnie. Skupisz w nocy? O, to już zbadałem to, bo on na Palionowie, ja śledziłem Dave'a i było coś tak, no bo ty wiesz w ogóle, że Dave jest Venomem? Nie, ale już wiem. No to właśnie, no to Dave jest Venomem, no i on, ja go śledziłem właśnie i minął dzień i on wszedł do domku, poszedł spać i obudził się jako Venom, więc... Znaczy, nie obudził się jako Venom, tylko poszedł spać jako Venom i obudził się już jako on. Więc taka sytuacja. Gdzie ty jesteś? A tam, kurczę, w łódce. Czekaj, już... Patrz, jaki ninja. Jop! Czy ty to widziałeś? Dobra, leć na jego wyspę. Pamiętasz, gdzie ona jest? Gdzieś tamtą stronę właśnie, no. To już chyba na pewniaczku wjeżdżamy. Widzę. Widzisz ją już? O kurczę, to jeszcze render dystansu nie mam. O, dobra, teraz też już ją widzę, dobra. No to lecimy tam na tą wyspę, trzeba poszukać czegoś odpowiedniego tam, prawda, niesamowitego i tak dalej. Od tego czasu, jak ja się ukrywałem? Nie, byłem tam, ostatni raz z tobą byłem na tej wyspie. Ja nie wiem, co na niej się zmieniło, czy w ogóle coś się zmieniło. Tabliczka dalej tam jest. A nie, byłem, przepraszam, byłem raz, z Emilią byłem, ale to tylko zostawić tabliczkę i chyba to będzie ta tabliczka, która tam jest. Ta, to chyba jest dalej ta sama. Czekaj, ja podpłynę tu. Chodź tu, zobacz tą tabliczkę. Co ja tu napisałem? No, przyjdź do kościoła o 19 jutro. No i on tam przyszedł, no bo zrobiłem zamach na Venoma ogólnie, ale się nie udało, jak widać. Dobra, przeszukuj wyspę. Coś tutaj musi być na tej wyspie. Coś, jakieś ukryte przejście czy coś. Ja tu zobaczę od tej strony, chociaż tutaj od tej strony przyjechaliśmy, więc tu... Chociaż to może być, wiesz, jeden kwadracik, takie zejście na dół na przykład, drzewie, czy coś? No ale tu nie ma na tyle grubych drzew, żeby to musiałby być pod drzewem, a żeby tak szukać, w ogóle to są jakieś dziwne te drzewa. No to będzie ciężkie, żeby takie coś, prawda, tutaj znaleźć. No ale szukaj, tu sprawdziłeś, dobrze to sprawdziłeś? Tam, znaczy sprawdzę, tak wiesz. No trzeba sprawdzać dokładnie, bo wszędzie może coś być. Gdzie ty teraz jesteś? No tu z tyłu za wyspą, teraz sprawdzam tu wszystko. Dokładnie. No to ja tu już sprawdzałem, tu nie, tu już leć dalej, już szukaj. Ja lecę tutaj w tą stronę. Chociaż tu powinniśmy się lepiej podzielić. Co? Co jest? Co masz? Gdzie? Gdzie jesteś? Mapę. Jaką mapę? Gdzie jesteś? O, tu jest jakaś dziura, dobra. O, widzę, dobra, już idę. Czekaj. 1 z 6 czerwony. Jeden z sześciu czerwony? Nie! Pamiętasz, gdzie był na początku, czy ty to przekręcałeś? Bo to może mieć znaczenie w tym, gdzie to jest. Tak było? Tak, dobra, czekaj. Ale co to jest za świątynia duża? Stary. Ej, dobra. 1 z 6 czerwony. O co może chodzić? Dropnij. Czekaj, popatrzmy się na to tak, nie bierz tego. Czy to jest jeden z sześciu takich budynków na przykład? I że ten akurat czerwony, czy co? Czerwony! Chyba. Ale czekaj, a bo tu jest coś sześć. Jeden z sześciu. Czego może być sześć? No takich budynków może być, ale czy chodzi o budynki? Dobra, no może ta. Dobra, musimy to znaleźć, coś znajdziemy. No to dobra. Może tak. No to znaleźć. Czekaj, ale to daj mi tę mapę. Nie, ja ją będę miał. Daj mi mapę. No czekaj, wyskoczę stąd! Dobra, no. Chamie. To ty, o nie, czekaj, bo nie umiem stąd wyskoczyć. Gdzie ty jesteś? Szukam. Czego szukasz? Daj mi mapę. No, oddaj mi tą mapę. Ja muszę poszukać tego. No ja też szukam. No ale ty szukasz, ty kurczę, to dałeś mi poszukać też. Gdzie ty jesteś? No o, przesuwam się, stary, w tamtą stronę. W którą? W którą? Gdzie ty jesteś? Jezus, dobra, stój. A tu chyba cię widziałem? O, dobra, ja widzę cię, no. Tam, w tamtą to jest. No ale ty, kurde, po łódki by się przydało wrócić chyba, co? Jak to jest przez wodę. No to zajdź, to zajdź. No ale ja zajdź, kurczę, ale jesteś takim leniem śmierdzącym. Jezu, jaki leń. A tu jest druga łódka, jak chcesz to se weź. Taki jesteś, co? Dobra, wsiadaj. Pa, stary, też robię to.
Ty jedyne co robisz, ale to... Bo wiesz czemu umiem, no. Shifta przytrzymuję. No, gówno robisz po prostu. Prosto, w którą stronę? W prawo. Tam? Dobra. Prosto. No to przygoda, umiesz śpiewać szanty? Gdzie, w lewo, tak? Nie. Gdzie? O, tak, dobrze. Tak? Dobra. Umiesz śpiewać szanty? Bo ja mam, tak... Stary! Czekaj, jest! Widzisz? Co jest? No to przed nami! Co? Nic nie widzę. No bo ty się patrzysz w mapę! Tu! O kurde, to już jest tu! To już jest tu, to tak blisko było nas! Ja cię sunę, dobra, czekaj, dopływamy do... Tego nie tego. Zauważyłeś. Co? A ty jesteś głupek, że tego nie zauważyłeś. No bo nie mam tyle takiego render dystansu, żeby to widzieć. Dobra, chodź tu. Ale co, i teraz to tak zwiedzamy? Ja się boję. Ja tam wchodzę normalnie na pewniaka. Ta? Nie wchodź. No to jak, wchodzisz na pewniaka i mówisz, żeby nie wchodził? Miecz w łapę, masz miecz? Dobra, stary, rozdzielamy się. Nie, no stary, ja nie wiem, co tutaj może być. Ale to jest wielkie, stary, no chodź tu, patrz. To jest spore, no. Widzisz to? No tak, no ale musimy, chodź razem, ja się boję sam. Nie, rozdzielmy się. Nie, chodź razem. Ja wiem, że to w horrorach nigdy nie działa dobrze, ale rozdzielmy się. Nie, proszę. Jak ty idziesz w prawo. Potem się tu spotykamy i idziemy na wprost razem. Dobra, okej, może być. A ja chciałem iść. Nie. Tak. Nie, ja chciałem. Nie, idź w prawo. Nie, ja idę w lewo, bo już tu stoję. No jest tu. Dobra, ale... To jest, kurde, niezła podróż. Podróż życia, wiesz. Co? To niezła. No, podróż, niesamowita. Dobra, czekaj. Co tu jest? Ej, skrzynka jest! Faktycznie. Pusta. Pusta skrzynka. Ej, ale tu jest... Nic tu nie ma chyba, stary. A tu stary? Nie wiem. Rozwal to. Co? Co? Daj mi to złoto! Daj mi to złoto! Nie, moje! Moje! Pierwszy znalazłem! Ała! Przypomniało mi się, że mam... A ile masz złota? No to czemu mi oddajesz? 8. Dobra, dzielimy się na pół. Nie weźmy wszystko. Dobrze. Czekaj, co to jest? No i widzisz, że zdecydowanie i tak razem chodzimy. Flaka mam. Tu coś... Nie, stary, tu nic nie ma poza tym złotem chyba. Nie no. Ci zaraz prasnę. Oj. Aj, w kłopoty. Oj. No co tam, klon, jak tam ci wychodzenie do góry wychodzi? Strzelam z łuku. Gdzie ty jesteś? Ej, zgubiłem cię. O! Ale wysnajpiony! Dobra, wchodź tu. Nie, już nie chcę. No chodź! Dobra, no nie wiem, co my tu... Czego? Tu nic nie ma. Klon, ja nie wiem, tu nic nie ma. No szukamy już tyle czasu i tu nic. Zero. Tylko to złoto tu było. To chyba jedyne, co tutaj było. Może to złoto tu musi być. Gdzie ty jesteś? Zgubiłem. Gdzie ty jesteś? O, tu jest jakieś przejście. Gdzie? Pa, tu. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie jestem. Ja jestem przy skrzynce. Przy skrzynce? No przy skrzynce. To obejdę. Czekaj, bo widzę nikt, nie ruszaj się. Dobra. Trzeba z drugiej strony tego, patrz, chodź, tędy. Gdzie? Tu. I stąd wyszedłem, patrz, stąd. O, no ale co tam jest takiego, jest tam coś? No nic konkretnego. No to w sumie to bez sensu tu iść w ogóle. Nie no, stary, dobra, tu nic nie ma. Chodź. Co, gdzie? O, tu. Oła. Coś tu będzie? No nie wiem, rozwal to. Nie, nic nie ma w tym. U mnie przynajmniej nic nie ma, no. Nie, no tu chyba nic nie ma, klon, mi się wydaje. To jest jakieś przejście, winda czy coś. No ale winda. Kurde, w jakim ty świecie żyjesz? Minecraft. No właśnie. Nie, tu nic nie ma. Stary, nie wiem, słabe to jest. Po co to ktoś zrobił? Dlaczego to było na wyspie Venoma i dlaczego to było dla niego takie ważne, żeby tutaj coś było? No nie wiem, o co chodzi tutaj. Jest czerwone. Wygląda groźnie. No. O, jakie przejście tu jest z tyłu. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, stary, przejście w dół. Gdzie? Kurde, my się rozdzielamy, ja nigdy nie wiem, gdzie ty biegniesz. O, czekaj, patrz! Ja nie wiem, gdzie ty jesteś! O, tu jesteś. Czekaj, patrz. Co? Tu się świeci. Co tu jest?
Patrz, stary. O kurde. Co tam jest? Ała. Ty chamie! Kurde. Dobra, chodź tu. Tu co nic nie ma. Tu nic nie ma tu. Ale jaki parkiet do tańczenia. Dobra, zostawiam cię tu. Trzymaj się. Ale wygląda... Nie, czekaj. Nie, nie dolecę. Dobra, nie wiem co tu jest. Ja stąd wychodzę. Czekaj, rozwalam tu ścianę. Idziesz ze mną? Tak. No to chodź. Wychodzę stąd. Popchnij mnie. Już? O, dobra, już nie trzeba. No chodź szybko, bo ja tu muszę zamurować. Czekaj. No kurde! Dobra. No szybko! No to wypływaj do... Dobra. Szybko! Dobra, do góry, do góry. Ja muszę nabrać powietrza, dobra. Flakiem, flakiem, flakiem. Nie, ja wypłynę. Albo i nie. O kurde. O kurde. Bijecie? Nie, nie biło mnie. A mnie będzie. Dobra, raz nie uderzyło, tylko dobra. Uf, dobra, wypłynęliśmy stąd. Ja stąd płynę. Klon, ja tu nie chcę przebywać dłużej. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, a akurat jest noc, nie ma co tutaj przebywać. Akurat, widzisz? Co? Ale co to było za... Znowu jest zaćmienie jakieś, nie? Nie, to jest... Nie, nie ma zaćmienia, to jest taki księżyc, co tam siedzi gościu z wędką i łowi. Aha, te... Dobra, stary, nic tam nie ma, ja tam nie chcę przebywać w trakcie nocy, bo Venom może tam przyjść, ja nie chcę z nim mieć konfrontacji, wracam z powrotem, zamykamy się w twoim bunkrze. Faktycznie, bo było ciemno, czemu my wcześniej tego nie przewidzieliśmy, a jakby tam był? No, ale teraz się dopiero zaczęło robić ciemno, bo teraz wyszło ten. Jeszcze widzisz jak nisko jest. Tak, już jest tak jakby pół ciemno, to wychodzi, czy jak jest całkiem ciemno? Ja nie wiem kiedy, nie zbadałem tego, nie miałem z nim za dużo opcji, nie miałem okazji z nim obcować za dużo. Czekaj, chodź, lecimy już. Ja tymczasem, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i rano. O której godzinie? Jeszcze nie wiem, ale, bo to się muszę zastanowić zaraz nad tym, bo w sumie jeszcze nie postanowiłem, ale gdzieś pewnie 11, 10, coś takiego pewnie będzie odcinek, więc rano i wieczorem widzimy się od jutra przez całe 31 dni. Trzymajcie się, na razie, pa, pa!